Jacht Mazurek został zbudowany w 1975 roku. W grudniu będzie miał 48 lat. Jacht Mazurek został zbudowany w gdańskiej stoczni jachtowej imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego na Stogach. Jacht został zbudowany z laminatu poliestrowo-szklanego, który w połowie lat 70. był już takim tworzywem, które powoli wypierało drewno. Jego konstrukcja jest oparta na jachcie klasy Szmaragd, który w ogóle był na początku budowany w formie drewnianej, ale późniejsze już konstrukcje Szmaragda były też budowane z laminatu poliestrowo-szklanego. Jachty klasy Szmaragd były budowane dla rejsów wieloosobowych, załogowych. Natomiast Mazurek to jest taka odmiana Szmaragda 3, nazywa się Konrad 32 i on był zbudowany typowo do potrzeb samotnego rejsu. Jest to jacht wyjątkowy w skali polskiego żeglarstwa, ale nie tylko polskiego, bo tak naprawdę światowego. Na jachcie Mazurek kapitan Krystyna Hojnowska-Liskiewicz w latach 1976-1978 opłynęła kulę ziemską jako pierwsza kobieta w historii świata samotnie. Tak więc no, jest to jacht, który brał udział w wydarzeniu o ogromnej skali. Odbyło się to na trasie z Wysp Kanaryjskich przez kanał Kanamski wokół Afryki i z powrotem na Wyspy Kanaryjskie. Rejs wprawdzie zakończył się na Wyspach Kanaryjskich, natomiast kilka miesięcy później w Gdańsku na Motławie odbyło się bardzo uroczyste i huczne powitanie kapitan Krystyny Hojnowskiej-Liskiewicz z bardzo dużą liczbą osób przybyłych na powitanie. Ludzie bardzo po prostu byli z tego dumni, że Polka jako pierwsza kobieta na świecie opłynęła samotnie kulę ziemską.